dzisiaj, proszę Państwa, Galeria Stalowa 26 bardzo się popisała, pięknie, 50, aż było malarzy, oczywiście nikogo nie było z Anglo-Ameryki, Białystok z Prawosławia i była tylko ta ruda z Bacha 15, no ale ona nic nie namalowała, tylko przyszła pokonsumować. Taka Magdalena, też imienniczka tej cerkwi, ale ona przecież do prawosławia nie ma nic wspólnego, ani nikt z tych, którzy tam w tej galerii Stalowa 26 byli. Słyszeliście Państwo, słyszycie Państwo takie kaszlenia, chrumczenia, wreszczenia. To są typowo mazowieckie wibracje katolickiej Polski, a na Mazowszu, sorry, okej. To też im to nic nie pomoże, no bo proszę Państwa, przy tym święcie żebraków katolickich stołecznego miasta Warszawy dzisiaj, gdy 7 mamy już lutego 2014 roku, to są takie rzeczywiście codziennie, jak to się mówi już od 2 miesięcy, jak Hanna Gronkiewicz-Waltz na Starówce przy kolumnie Zygmunta postawiła choinkę, wibracje takich, co na tace chodzą, nawa, lewa, nawa, prawa, ale pod kościołami stoją, nawet tutaj proszę Państwa, stali pod cerkwią Magdaleną, to żeśmy jako chór wychodziłyśmy z tej cerkwi, to Sawa powiedział, ja bym dał wam szczotkę, gdy zaczepili nas, żeby im dać szczotkę, bym wam dał, to byście sobie zarobili. No to katolicy żebracy przychodzą, no bo przecież prawosławny to może był jeden, ale ja go wysławam, proszę Państwa, do Anglo-Ameryki, Białystok. To jedź tam, tam jest 16-17 cerkwi. A tutaj półtorej cerkwi, no to co, nawet 2 nie ma u żebraków katolickich stołecznego miasta Warszawy. Także oni kaszlą i sorry, mówią co, mówią no i w kółko to samo, także to im się kasuje, likwiduje, niweluje. Także te różańce, proszę Państwa, jak się to samo mówi, to przecież Bóg i tak tego nie słucha, a ty, bramo z Kości Słoniowej, moduli się za nami. To co prawda katolicy mówią, oni tutaj do tej Magdaleny nie przychodzą, aby się tutaj bali, wstydziwli, a niektórzy katolicy to nawet nie wiedzą, co to jest, bo myślą, że to jest meczet.